Hello guys, witam cieplutko wszystkich zębach z tej strony. Słuchajcie, dodatkowa lekcja do lekcji sprzed kilku dni, jak grać rock, więc tam była tego typu sprawa, że ja byłem z gitarą elektryczną, na bardzo rockowym takim klimacie i z heavy drive na gitarze, więc dla pewnych osób, dla niektórych to okazało się ta lekcja była mało przydatna, powiedzmy w ten sposób. Więc słuchajcie, ja teraz to zagram na gitarze klasycznej. Będę grał ten lick jednym palcem, żeby nie było żadnych wątpliwości, co się dzieje. I w ten sposób myślę i brzmienie gitary klasycznej, więc wiecie, tu będzie czysty, czysty sound, nic się nie będzie, prawda, przesterowywało. A więc może ja to zagram powoli najpierw, potem opowiem kilka słów jeszcze raz. Czyli to jest, od E się zaczyna. Może jeszcze raz wolniej. Teraz opowiem jeszcze, co tu się dzieje. Ja uderzam na początku basową stronę E jeden raz, potem dwie takie jakby ćwierćnutki w tym tempie, czyli G, A gram. G, pusta piąta i H gram. Czyli potem E, znowu pustą uderzam i gram G, E, możecie pustą G, pustą trzecią i drugi próg na D i potem zrobić jeszcze raz E uderzyć, potem pustą A, czyli piątą, potem drugi próg na piątej, czyli H, potem znowu pusta i tu dwa uderzenia na G. I potem ja gram takie, więc ja wtedy uderzam pustą E basową i idę tu na siódmy. Tak robię, że mój pierwszy palec jest na siódmym struny G, a drugi palec jest na ósmym struny H i to jest, uderzam bas i te dwa dźwięki. Więc to jest tyle. Słuchajcie, ja bardzo często mówię, jeśli czegoś nie rozumiecie, jeśli coś jest niejasne, jeśli coś było za szybko, ja zawsze bardzo chętnie zrobię taką lekcję jak w tym stylu, prawda? Powoli. Słuchajcie, i teraz znowu powiem, jeśli to jest niewystarczające, jeżeli jest coś niejasne, proszę pytajcie, proszę zostawcie mi w comments, tak jak stało się właśnie teraz. Ja dziękuję bardzo za ten comments. Bo słuchajcie, ja zazwyczaj myślę, że oglądają to osoby, które grają na gitarze, wiecie. Więc jest mi tak czasami ciężko się przestawić, prawda? Jak ja jestem z kumplem, to ja się odwracam do niego, słuchaj, zagraj to tak. Jak on chce coś mi pokazać, no to odwraca się do mnie, czy nawet mówi, słuchaj, zepsuł, zobacz, tak to graj. I wiecie, on mi nie zwalnia, on mi nie opowiada o dźwiękach, więc te rzeczy dla mnie są, wiecie, taką nowością. Ja się tego uczę, przepraszam, jeśli czasami są jakieś właśnie niejasności na tym. Dlatego mówię jeszcze raz, jeżeli czegoś nie potraficie zagrać, jeżeli coś było za szybko, zawsze możemy sobie to rozłożyć na czynniki pierwsze, prawda? A więc mam nadzieję, że ta dodatkowa lekcja będzie wystarczająca. I słuchajcie,
Jeżeli jeszcze jest coś nie takie, ja o tym zapominam mówić, na YouTube tym playerze możecie zrobić o połowę wolniej, o 7-25% wolniej. I te playery nie zwalniają dźwięku, więc jak ja mam A440, to będziecie stroili z moją gitarą, prawda? Więc to miałem tyle w tej lekcji. Jak to brzmi naprawdę? Ja polecam tą lekcję, gdzie jestem na rockowo, w rockowym klimacie. Może jeszcze sobie zagrajmy to tak dla przypomnienia. Czyli jest melodyjka, jest tam, 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 tam. A na gitarze to wygląda. To jest jeszcze gdzieś o połowę wolniej. Może o nie o połowę, to jeszcze trzeba grać szybciej. Jak to wygląda, jak się gra szybciej? Polecam swoje wideo z elektryczną, z rockową gitarą. Dziękuję ślicznie za wasz czas, pozdrawiam cieplutko. Dziękuję za tego typu uwagi. Ja właśnie tego typu uwag oczekuję, bo wiem wtedy, co mam wam pokazać naprawdę. Więc dziękuję za te comments i do see you next time, prawda? Take care, guys. Thank you.